Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 7 werset. Nie można stać się chrześcijaninem przez unikanie lub tłumienie zła, które Biblia nazywa uczynkami ciała. Są to wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie i podział na przeróżne partie, czyli sechciarstwo. List do Galacjan, 5 rozdział, 19 do 21 wersetu. Nie. Bycie chrześcijaninem oznacza zupełnie co innego. I bycie chrześcijaninem nie oznacza, nie wolno ci tego robić. Nawet jeśli wielu może tak myśleć. Tak zwane 10 przykazań, czyli prawo, czyli zakon, mówią nie rób, nie czyń, nie wolno. Pokazują więc pośrednio, jaki człowiek jest i zarazem uświadamiają tylko, jakie człowiek ma złe skłonności. Ale 10 przykazań nie stwarza w człowieku niczego nowego. Niczego, w czym Bóg mógłby znaleźć upodobanie. Szczególną cechą chrześcijaństwa nie jest to, że to, co złe w człowieku, ma być stłumione lub wykorzenione, ale to, że rodzi się coś nowego. W przeciwnym razie byłaby to po prostu kontynuacja tego, co stare. W prawdziwym chrześcijaństwie chodzi o coś, co jest żywe i rzeczywiste, a nie jest tylko wyznaniem, religią czy tradycją. Nie chodzi też o jakiś ideał, który musi człowiek osiągnąć, lub o etykę, która koryguje złe strony człowieka, ani też o moc, która ulepsza człowieka. Nie. Człowiek staje się chrześcijaninem przez otrzymanie nowego życia z Boga, życia od Boga. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi w tym fragmencie, musicie się na nowo narodzić, to kładzie kres wszelkiej nadziei, która oczekiwałaby czegoś od starego człowieka, od człowieka. Tak jak chwastów nie można uszlachetnić, tak samo nie można uszlachetnić starej, naturalnej istoty, którą cechuje grzech. Musicie się na nowo narodzić. Musicie się narodzić na nowo. Pokazuje także, pokazuje również, że nowe życie jest możliwe i konieczne. Otrzymuje je każdy, kto ufa Panu Jezusowi Chrystusowi. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Takie nowe życie wydaje dobre owoce, w których Bóg ma upodobanie i które mają wieczną wartość.